Witamy Państwa w Energy Gas Polska. Dzisiaj przedstawiam montaż instalacji BRC w Toyocie Versa z silnikiem 1.8 o mocy 147 koni. Auto pochodzi z 2013 roku. W samochodzie zainstalowaliśmy instalację BRC Second 32 z podłączeniem pod OBD. Pokażę teraz poszczególne podzespoły. Zaczniemy od elektroniki sterującej, która jest zamontowana tutaj na komputerze benzyny. Reduktor jest schowany tam na kielichu. Filtr fazy ciekłej z zaworem odcinającym gaz jest w tym miejscu. Filtr fazy lotnej jest tutaj. A wtryski elegancko usiadły nam na silniku pod osłoną, także wszystko się zamyka, jest piękniście. Zapraszam do środka, pokażę umocowanie przełącznika gaz-benzyna. Przełącznik został zamontowany po lewej stronie w wolnej zaślepce. Wlew gazu został założony pod klapką wlewu benzyny, tankujemy za pomocą adaptera do krętki specjalnej. W samochodzie zamontowałem zbiornik 55-litrowy. Co używalnego gazu będziemy mieli około 44 litrów. I przy spalaniu samochodu pozwoli nam na osiągnięcie około 390-400 km. Powiem teraz coś o spalaniu, o kosztach instalacji i o zwrotach. Także auto pali około 10 litrów benzyny w mieście, gazu będzie palić 11 litrów. 1000 km przejechanych na benzynie kosztuje 520 zł, na gazie kosztuje raptem 240 zł. Także na każde 1000 km oszczędzamy 280 zł, a instalacja, która kosztuje 2900 zł, w tym przypadku zwraca się po przejechaniu około 10 300 km. Dziękuję bardzo, ode mnie to wszystko. Zapraszam do Energy Gas Polska na montaż i serwis instalacji gazowych.